Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem w takim outficie. Czy wam to też mówi? Szalone lata 80. W latach 80. królował jeans, królował niebieski kolor. W ubiorze były nawet takie total looki, czyli wszystko na jeansowo. Sama miałam wtedy, pamiętam, taką kurtkę jeansową, miałam spodnie i taką torebkę jeszcze miałam jeansową, więc naprawdę to był szał. Fryzury były takie nastraszone, natapirowane. Bonnie Tyler na przykład miała fantastyczną fryzurę, czyli taką cieniowaną od góry, tu krótsze, a tu coraz dłuższe. Wtedy można było te włosy tak nastroszyć, bo one były takie nastraszone, takie objętościowo i było dużo. No i wtedy powstawały zespoły i muzycy, jak grzyby po deszczu. Zacznę od swojego idola, George Michael, Madonna, Michael Jackson, Kim White, Shaky Stevens, Aha, Kill Me Knock, Roxette, Bon Jovi, Whitney Houston, Mother Talking, Eurythmics, Duran Duran, Lima, Guns N' Roses, Europe, Depeche Mode, YouTube. Kolejność jest dowolna, bo to co sobie przypomniałam, to po prostu zapisywałam na kartce. Czasami było tak, że to były gwiazdy jednego przeboju. Ja akurat z tych, których wam wymieniłam, no to nie, to nie mieli wiele przebojów, ale były takie właśnie zespoły, które powstawały. Był jeden przebój, a później reszta już taka była, no, taka sobie. Tych zespołów naprawdę była masa. I muzyka od popu takiego prostego do heavy metalu. Ja nie lubię metalu, ale na przykład lubię rock, lubię właśnie pop. Ja uwielbiam rock and roll. Ta muzyka w ogóle do mnie przemawiała. To były moje najpiękniejsze lata, bo to była moja młodość. Uwielbiałam te piosenki, tą muzykę, w ogóle to jak to się odczuwało, jak się chodziło na koncerty. Na Shaky na Stevensa byłam 3 razy, byłam na Mother Talking. Byłam na wielu, wielu wykonawcach, już teraz naprawdę nie pamiętam. Miałam to szczęście, że moja mama poznała imprezaria Pegartu, którzy sprowadzali wtedy, w latach 80. te wszystkie gwiazdy i dostawała wyjściówki takie vipowskie, można powiedzieć, bo nawet wpuszczana byłam po prostu, pamiętam, na Shaky na Stevensa drzwiami takimi drugimi, nie tam, gdzie kolejka była, tylko po prostu obok. Także to było bardzo, bardzo miłe w ogóle ze strony tego pana impresario, że po prostu mi zostawiło te wyjściówki. Wiecie co, w tamtych czasach nie było telefonów komórkowych. Mieliśmy same jeszcze, pamiętam, że z mamą nie mieliśmy w ogóle telefonu stacjonarnego. Ja bardzo często przychodziłam po szkole do mamy i mama często mówi, w ostatniej chwili mi dawała tą wyjściówkę. Mówi, leć, mówię, bo koncert jest. Wtedy leciałam na ten koncert, bo w ostatniej chwili też Mother Talking też chyba godzinę przed koncertem dostałam tą wyjściówkę. Także naprawdę fantastyczny okres. Te późniejsze do mnie tak nie przemawiały, bo tak jak mówię, nasza młodość to są najpiękniejsze wspomnienia i ta moda i w ogóle ten wygląd to najbardziej jakby się nam utrwaliło w pamięci, przynajmniej mi tak się utrwaliło. Także uwielbiam ten okres, muzykę do tej pory słucham z lat 80. właśnie. Zaczynamy. Korektor najpierw, jak mi to grzechocze. Jak będą grzechotę, to tak wybaczcie. Magical Perfection, ja go nie lubię, bo zarówno pod oczami mi wchodził zmarszczki, tak samo na powiekach, podkreśla niestety te moje zmarszczki. Innych mi szkoda, na powieki nie wszystkie się nadają, więc na razie wykańczam tego. No, gąbeczka oczywiście zwilżona, nie słuchał mnie, nie. I rozprowadzam. Trochę mam za mało, muszę dołożyć.
rozprowadzam pod brwi, tak jak zwykle. Jak żałuję, że nie mogę muzyki posłuchać, naprawdę, ale trudno. Ale jak skończę nagrywać, to normalnie włączę sobie takie mam wideo właśnie z lat 80. Uwielbiam, po prostu uwielbiam tą muzykę. Ja będę się posługiwać tą paletką Cinderella od I Heart Revolution, bo to są właśnie takie różne niebieskości i na pewno mi się przydadzą. Wczoraj siedziałam, oglądałam zdjęcia Madonny, no to największa skandalistka tamtych lat. Nieważne o czym mówią, ważne, że mówią. Nałożę sobie tą suknię balową na powiekę ruchomą. Raczej nie będę używać żadnych klejów pod pigmenty, bo wtedy nie było takich makijaży, były raczej matowe. No to akurat jest błyszczący, ale on nałożony bez bazy nie będzie tak błyszczał się, mam nadzieję. I tak wygląda. No trochę się tam błyszczy. Nałożę go na całą powiekę ruchomą, a później będę coś kombinować dalej. Teraz na drugim. Użyję tego cienia na załamanie powieki. Ten cień nie jest taki matowy, niby je wygląda w paletce matowy, ale on ma taką satynową poświatę. Ja oczywiście muszę wyciągnąć do góry pędzelek do blendowania i rozblendowuję tą górę. Znowu pędzelek i rozblendowuję. Będzie ostro. A co tam? No takie czasy były. Nawet wtedy faceci właśnie, bo to już od lat 70. się malowali. No na przykład zespół Kiss. Masakra. Oni już się malowali artystycznie, można powiedzieć. No właśnie Modern Talking, przecież oni byli wszyscy umalowani. Szykistuje nawet też trochę, usta miał malowane, rzęsy ponoć malowane, także wiecie co, no Michael Jackson to on tam, nie wiem czy on był malowany, ale bo nie było widać. Ale chyba też, wszyscy się malowali właśnie, mężczyźni. Teraz to jest inny rodzaj makijażu, teraz jak widzę na TikToku, jak mężczyźni się malują, naprawdę to mistrzostwo, po prostu lepiej jak kobiety. Także naprawdę można się nabawić kompleksów. Rewelacyjni, którzy właśnie robią. No ale oczywiście są młodzi, młodsza powieka, to w ogóle jest co innego. Ja jakbym była młodsza, to też zupełnie inaczej by to wyglądało. Teraz mam ochotę nałożyć tego Royala. To jest taki ciemnogranatowy. Ja go nałożę w zewnętrznym kąciku. Pamiętacie wtedy takie seriale były, na przykład Moda na sukces? To jest w ogóle te kreacje, makijaże, jakie były po prostu wszystkie ulice wyludnione, bo wszyscy siedzieli i oglądali serial. No ale to było coś, to było po takim naszym szarym życiu, to było takie coś nowego, kolorowego, to było coś takiego niespotykanego. Na jednym oku mam, teraz na drugim ten królewski. Teraz to będę rozblendowywać, tak żeby je połączyć ze sobą. Mieszam te dwa, bo dlatego, że ten jest w kolorze mojej skóry, a ten jest za biały dla mnie, więc mieszam te dwa razem i pod ryjami sobie to uspokoję. Teraz przydałoby się coś na jakieś przejście na między tym ciemnym a tym jasnym. Spróbuję tego słowika, tylko że on jest dosyć intensywny. Czy to raczej połączę, czy nie bardzo? Wezmę tego jasnego, tą suknię balową, tego i poprawię sobie ten kącik wewnętrzny. Całą powiekę zacznę od tego królewskiego, tego ciemnego.
Teraz łączę z górnym kącikiem. Teraz dołożę jeszcze tego Midnight, bo trochę mi jest za jasno. Teraz wezmę słowika. I jeszcze na sam kącik wewnętrzny wezmę tą suknię balową, czyli ten jasno-niebieski cień. Moi drodzy, jeszcze to nie koniec, bo będę robić kreskę. Użyję Lucyfera. Muszę sobie wziąć bliżej lusterko. Muszę zmienić pędzelek. Ja sobie nałożę tą bazę. Muszę sobie kupić tą z Evelines, porównać. Nakładam w tych miejscach, gdzie mam najbardziej widoczne pory. Jeszcze trochę na czoło. Dzisiaj zmieszam dwa podkłady. Jeden to jest Yanda sceniczny make-up, a drugi to jest Wet n Wild and Dewy Luminox. Jak zwykle najpierw rozsmarowuję dłonią, a później wklepuję gąbeczką. Zarówno ten Wet n Wild, jak i ten od Yandy mają mocne krycie. Również mam dwa korektory. Jeden to Eveline Liquid Camouflage, drugi Bourjois Always Fabulous. Gąbeczka. Moi drodzy, jak widać, rzęsy już mam. Swoje wytuszowane, sztuczne, przyklejone. Trochę ten mój papier rozleciał się. Nie wiem czemu, ale trudno. To teraz, moi drodzy, przechodzę do brwi. Najpierw je wyczoszę. Do pomalowania swoich brwi użyję kredki od Eveline Cosmetics Micro Precise Brow Pencil. W latach 80. były modne brwi szerokie. Brook Shields miała takie właśnie naturalne, szerokie brwi. Miałam szerokie brwi. Kiedyś nazywano to Breżniewa. Popatrzcie sobie na zdjęcia Madonny, jakie ona miała kiedyś szerokie brwi. A teraz ma takie cieniutkie, takie ładne, naprawdę wyregulowane. Przedtem miała w ogóle nieregulowanych. Teraz brwi utrwale, Eyebrow Fixer od Vibo, dalej go używam, znaczy już nowy wziąłem, bo niestety wszystkie inne są dla mnie za ciemne, ja lubię bezbarwne. Brwi już odrobione, pora na ocieplenie twarzy. Mam dzisiaj ochotę na Beach Cruiser od Vibo. Troszkę przyciemny jest dla mnie. Ja go zawsze używam w takich miesiącach letnich bardziej. Powinnam się czymś przyciemniać i wtedy on będzie na mnie dobry. Muszę jeszcze rozblendować ten bronzer. Teraz trzy linii włosów na skroni. Uwielbiam bronzery. Z bronzerów to ja bym tragicznie bym wyglądała. Naprawdę. Musi być bronzer. U mnie to podstawa.
bo od razu skóra jest taka, no taka muśnięta słońcem. Nadaje takiego, takiej wyrazistości twarzy. Przynajmniej u mnie to jest tak bardzo widoczne. To teraz jeszcze sobie wykonturuję nos. Pędzelek i oblendowuję. Pora na róż. Ja użyję dzisiaj tego od Miss Sporty. Desincher Duo Sculpting Blush. No i jest też intensywny, więc trzeba uważać. Lovely Silver. Teraz puder Cooking Time od Lovely. Wiem, że w latach 80. bakingu nie było, ale ja lubię ten efekt. Moi drodzy, teraz pora na usta. Najpierw muszę obrysować swoje usta i wybrałam do tego celu konturówkę od Belle Palette-Technique Longwear Lip Pencil. Teraz pomadka. Różowe usta królowały w latach 80. Więc wybrałam sobie taką pomadkę Juicy Color Lipstick od Vibo. Ponieważ ta pomadka jest tak miękka i tak nie wysychająca mi ust, więc mogę sobie podarować błyszczyk tym razem. Wiem, że wyglądam teraz jak Grażyna przysłowiowa, ale takie były lata 80. Takie kolory były modne wtedy. To niestety takie czasy były. Teraz jest trochę inaczej, inna kolorystyka. Chociaż niebieskości wróciły. Teraz też panuje wszędzie jeans i jest bardzo modny właśnie w takim total looku. Dobrze, moi drodzy, to teraz szczepnę puder. Jeszcze sobie nawilżę twarz Magic Water tym różowym. Mam nadzieję, że mi nie odklei rzęs. Teraz gąbeczka i wklepuję. Bardzo lubię takie nawilżenie. To już koniec, moi drodzy! I jak Wam się podobam? Lata 80. Tą kurtkę, muszę Wam powiedzieć, miałam wyrzucić. Ale kiedyś kupiłam takie kamyczki. I co? Jak to się prezentuje? Jeszcze ją muszę dokończyć. Na plecach będzie George Michael. Będę miała na złoty. Także mi się bardzo ona spodobała teraz w tej odsłonie. Tak jak mówiłam, w latach 80. króluje jeans i teraz również, także będzie jak znalazł. To wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam, że przychodzicie, że jesteście, że komentujecie, zostawiacie lajki. Bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze mi się uda zabrać Was w jakąś inną epokę. Tym razem były to lata 80. i mam nadzieję, że Wam się podobało. To tyle, do miłego, pa!